Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy znowu dzisiaj z Wami w ten wieczór i kontynuujemy właściwie ten temat już podjęty, temat właśnie znaków. Powiedzieliśmy o tym najważniejszym. Państwo na pewno, jeśli mieli okazję z nami tutaj spotkać się, no przemyśleli sobie właśnie znak krzyża. Dzisiaj powiedzielibyśmy jeszcze o kilku innych znakach. Ze mną witam ksiądz Łukasz. Szczęść Boże. Szczęść Boże, księże. Takim kolejnym bardzo ważnym znakiem jest znak pokuty, bicia w piersi. Tak, to znak, który też ma jakąś bardzo głęboką wymowę. Nawet go spotykamy już w samej Ewangelii. Święty Łukasz zapisał, że ludzie, którzy wracali z Golgoty po wszystkich wydarzeniach krzyża, bili się w piersi. Czyli widzimy, że to już od najdawniejszych wieków symbolizował ten gest niewątpliwie jakieś poczucie skruchy, pokuty, żalu za to, co się zrobiło. I oczywiście każdy z nas kojarzy, że w każdej liturgii mszy świętej ten znak jest obecny. Tutaj znowu mi się wydaje, że bardzo ważne, żebyśmy dzisiaj powiedzieli, w których momentach, a w których momentach jego używanie, stosowanie jest no jakimś takim, no znowu, pustym raczej. Odcinaniem, bo mamy za mały garnek, tak? Tak, tak, odcinaniem. My już wiemy, o co chodzi, oczywiście. Niewątpliwie druga forma aktu pokuty, kiedy mówimy to moja wina, moja wina, moja wina, to uderzanie się w piersi wtedy symbolizuje właśnie to nasze uniżenie. Jest taki piękny obraz święty Hieronim na pustyni. Tam jest pokazane, że on ma znak pokuty, nawet w ręku trzyma kamień, bijąc się w nim w piersi. To jest takie jakby kołatanie do naszego serca. Gdzieś tak uderzamy właśnie gdzieś w okolice tutaj serca. Poruszyć serce. Żeby poruszyć serce, tak. Żeby je otworzyć też, a też skruszyć może to wszystko, co w nim twarde, co jakoś takie zamknięte, na to, co za chwilę będziemy przeżywać. Jak wiemy, ten akt pokuty gładzi wszystkie nasze grzechy lekkie. On też nas usposabia do dobrego przeżycia liturgii. Więc niewątpliwie bardzo pełny wymowy gest potrójnego właśnie uderzenia się w piersi. I w zasadzie nowa forma liturgii wraz z jej rubrykami w żadnym innym miejscu tego znaku już nie przewiduje. Czyli znowu powiedzmy tutaj telewidzą bardzo jasno i w ogóle wszystkim, powiedzmy to sobie, żeby to wybrzmiało. Kiedy jest przeistoczenie, kiedy są podnoszone postacie eucharystyczne, kiedy podnoszona hostia, kiedy podnoszony kielich, to absolutnie tam nie ma miejsca na to, by właśnie uderzać się w piersi. Kiedy śpiewamy przed Komunią Świętą Baranku Boży, tam jest śpiew, tam jest modlitwa, tam jest przygotowanie duchowe. Zmiłuj się, mamy tą świadomość, ja nie jestem godzien, za chwilkę to powiem. Ja nie jestem godny tego, by rzeczywiście Chrystus przychodził do mnie, ale ja jestem przez Boga usposobiony do tego, więc ta godność moja jest przez Boga podniesiona, ale wtedy już nie ma potrzeby, by kolejny raz właśnie to serce zostało skruszone. Jeśli zrobiliśmy to dobrze w akcie pokuty, tam się na pewno wszystko już odmieniło i dokonało. Więc bardzo ważne, rzeczywiście ten znak jest jeden, jedyny raz w liturgii i nie ma go więcej. On będzie w liturgii, ale w liturgii sakramentu pokuty, kiedy mówimy na koniec po wyznanych grzechach, no moja wina, możemy dodać jeszcze, jakby podkreślając wyznanie wszystkich grzechów i prośba o to, że proszę Cię Ojcze o odpuszczenie tych grzechów. Tak, to jest właśnie ten bardzo ważny moment, czy też przed samym rozgrzeszeniem. Cichutkie moja wina, moja bardzo wielka wina, ale to jest sakrament pokuty. W czasie mszy świętej właśnie ten jeden, jedyny raz. No w zasadzie powiedzieliśmy już wszystko tutaj. Ale można by chyba przejść, księże Łukaszu, od razu do tego drugiego, właśnie bardzo ważnego tutaj znaku, bo myśmy to już wspomnieli o tych podniesionych oczach, kiedy no, chcemy widzieć Chrystusa, kiedy my się gdzieś tam nie chowamy pod ławkę. I to właśnie wtedy było to związane, że bardzo często wtedy no, kolejny akt pokuty, a tak nie jest. Właśnie dlaczego podnosimy oczy i dlaczego i kiedy one są takie ważne, by tutaj no, spojrzeć na Chrystusa? Te nasze podniesione oczy, skierowane oczy w konkretne miejsce, w konkretną osobę, są też dowodem naszego skupienia uwagi na danej czynności, na danej osobie.
Niewątpliwie takimi okazjami w trakcie mszy świętej już od samego początku, żeby ten nasz wzrok skierować, są już cała liturgia słowa. Nieprzypadkowo te ambony w naszych kościołach też są miejscem w jakiś sposób wyeksponowanym. Staramy się je tak umiejscowić, żeby rzeczywiście były widoczne z każdego miejsca tego kościoła, aby też oddziaływać właśnie na nasz wzrok, na nasze postrzeganie, na naszą percepcję tutaj. Dlatego to jest ważne, żeby się, to też ułatwia naszemu skupieniu, kiedy spoglądamy na tą osobę. Też każdy z nas kaznodziei doskonale wie, że przecież to jest cała osobna gdzieś tam dziedzina w homiletyce, cała ta mowa niewerbalna, czyli nasze gesty, to też jest jakaś tam forma przekazu i dla nas też jest forma odbioru, więc tutaj ten nasz zniesiony, skierowany wzrok ku osobie mówiącej, czytającej jest bardzo konieczny też do właściwego i dobrego przeżycia danego fragmentu momentu mszy świętej. Nie mniej ważny, a nawet jeszcze bardziej ważny, moment przeistoczenia, na co tutaj też ksiądz zwrócił uwagę. Dużo naleciałości, czasem to jest też może wynik rzeczywiście jakiejś własnej pobożności, takiego sposobu przeżywania, ale często to jest bezrefleksyjne. Gdybyśmy zapytali naszych drogich wiernych, dlaczego pani teraz w tym momencie na przykład się bije w pierś, nie byliby w stanie odpowiedzieć. Moment właśnie ukazania postaci, w momencie przeistoczenia. Nie po to kapłan unosi święte postacie, które się rzeczywiście stały i ciałem, i krwią Pana Jezusa, żebyśmy w tym momencie opuszczali głowę i gdzieś bili się w piersi. To jest to ukazanie postaci, jak sama nazwa mówi, żebyśmy spojrzeli, żebyśmy adorowali, żebyśmy oddali cześć Chrystusowi, który się właśnie narodził na tym ołtarzu poprzez posługę kapłana, tak? Kolejny ważny moment, ukazanie już tutaj przed komunią, oto Baranek Boży. Tutaj nawet słowa też oto, czyli powinniśmy się też jakoś tam skupić, zwrócić uwagę. Znowu to ten właśnie. Spójrzmy tak. Na niego. Tak. Pan Bóg nas tak ukochał, że chce być z nami, zamieszkał wśród nas. On naprawdę już, no nawet przełóżmy to tak może spłycając dosyć, ale kiedy my byśmy chcieli, żeby ktoś na nas spojrzał, no jak byśmy to odebrali, kiedy ktoś w tym momencie by spuszczał głowę i bił się w piersi. Pan Jezus no, uczynił z nas nowe stworzenie, tak? Obdarzył nas tą wolnością dzieci Bożych, podniósł nas z tego upadłego stanu pierwszego Adama, więc no nie, to nie koreluje nam kompletnie z tym naszym statusem jakby w liturgii, jaki mamy, to właśnie nadmierne gdzieś wkładanie tych gestów, które, tak jak mówię, często są pusto powtarzane i naprawdę nic nie znaczą, nie niosąc w sobie żadnej wymowy. Więc może znowu też jeszcze jakby to zbierając, jedno miejsce, które jest właściwe temu, by w piersi się uderzyć, by ta skrucha w nas się dokonała, a popatrzmy, ile razy winniśmy podnieść ten wzrok, już od czytań poczynając, poprzez ukazanie najświętszych postaci, poprzez w ogóle jakiś taki właśnie kontakt, komunikacji, no bo o to chodzi. Czasem nawet wspominamy tutaj, że mam jakieś takie rozproszenia w czasie liturgii. No właśnie, może brakuje tej komunikacji. Tu, jeśli my między sobą rozmawiamy, my spoglądamy na siebie. No wręcz gdyby ktoś na siebie nie patrzył, no to byłoby, halo, ziemia. Młodzi to często mówią, tak, nie? Tak, tak. No, jeśli więc widzimy gdzieś ten zawieszony wzrok, właśnie, to jest oznaka jakiegoś, że ktoś nam myślami gdzieś no, odfrunął, uciek, jak mówiliśmy. Uciek. Nie, tak? Nie jest teraz tutaj aktualnie, a to jest właśnie bardzo ważny znak, no i gest podniesionych oczu. My nawiązujemy kontakt z tą właśnie rzeczywistością. Ona nas przerasta, to jest prawda. Ale tutaj jest ta ogromna radość, my zostaliśmy dopuszczeni do tej godności. Tu nie potrzeba właśnie już jakiegoś takiego zażenowania, o to ja nie patrzę, to... Już Pan Jezus mówi nam wprost, nie nazywam was już sługami, ale przyjaciółmi. Przyjaciółmi, ja was zaprosiłem, nie? Zaprosiłem was, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, przyjdźcie, spożywajcie, nie bierzcie, to jest dla was przygotowane, więc no o to chodzi. On się właśnie wręcz denerwował, no zostaliście zaproszeni, odrzuciliście, co jest, dlaczego, nie? Więc to... Ten gest rzeczywiście podniesionych oczu tutaj, ta komunikacja wtedy z tym Najświętszym jest naprawdę bardzo, bardzo ważna i bardzo, bardzo głęboka. Tutaj wydaje mi się, że jeśli chodzi o gest tych podniesionych oczu, w zasadzie mamy wszystko. Tutaj też tylko jeszcze tak wspominając, wracając do poprzedniego odcinka, ten gest też niewątpliwie jest konieczny w momencie tego błogosławieństwa sakramentalnego, kiedy kapłan nas błogosławi, znowu podkreślmy, nie ma żadnego bicia się w piersi, adorujemy w tym momencie Pana Jezusa, prosimy Go o to błogosławieństwo, ofiarujemy to też w konkretnej intencji, po zakończeniu znak krzyża, nic więcej. Kolejny bardzo ważny gest to
złożone ręce. To rzeczywiście ten moment, kiedy no, zawsze chcemy jakby podkreślić naszą bliskość, aktywność, modlitwy. No, myślę, że bardzo ważny znak. Tak, to jest tutaj te nasze złożone ręce wzdłużnie, na wysokości tej też linii przecięcia się mostka i tej naszej osi ciała, możemy powiedzieć. Nasza gotowość do modlitwy. Też głęboka wymowa historyczna tego gestu. Kto z nas troszeczkę interesuje się historią, wie, że w momencie homagium dla wasala też te ręce w tym geście się właśnie wkładało. Jakie nasze pełne oddanie, powierzenie się opiece i też otwartość po prostu. Moment święceń zachował ten gest nawet. Właśnie włożenia tych złożonych rąk, czyli skupienia znowu całego mnie w tej czynności, w tym, co teraz będę robił, mojej też takiej gotowości modlitewnej. Te dłonie przez cały czas mszy świętej, kiedy nie wykonujemy innych gestów, pozostają właśnie w tej formie złożonej, powiedzmy tak. Tyle w zasadzie. Może powiedzmy, że czasem rzeczywiście, kiedy te ręce są złożone, może nie tak, jak one pięknie u dziecka, są czasem właśnie gdzieś te palce przełożone, ale one też no, gdzieś tą wymowę mają, bo one to skupienie no właśnie gdzieś tam próbują wiązać ze sobą. I jakby od tego znaku krzyża przechodzimy do gestu naszego otwartości i w ogóle znaku pokoju. No różne są tutaj te formy, tak. Ale ona też jest jakby, no, jakby tą linią. Znak pokoju. Tutaj warto mi się wydaje znowu wrócić do Pisma Świętego. Słyszymy w słowach Jezusa, że jeśli brat coś ma twój przeciwko tobie, nim złożysz swój dar ofiarny, wróć i pogódź się z nim. Tutaj nie tak dawno, w 2005 roku, rozgorzała na nowo taka dyskusja, czy tam ponowiona refleksja nad samym momentem tego gestu w mszy świętej. Papież Benedykt podkreślił, że może warto by było na nowo się zreflektować i nie przynieść go troszeczkę wcześniej, tuż przed przygotowaniem darów właśnie, żebyśmy już pogodzeni właśnie w imię tego obrazu biblijnego mogli rozpocząć mszę świętą. Tam jednak po konsultacjach episkopatów zachowano tę dotychczasową formę, ale to nam pokazuje pewną intuicję, że rzeczywiście ten gest jest oczywiście symboliczny z jednej strony, bo nie jesteśmy w stanie przekazać go wszystkim, ale to też pokazuje, że jesteśmy właśnie pozbawieni wszelkich jakichś ludzkich tarć. Chcemy z czystym sercem przystąpić do ołtarza Pańskiego, by się nakarmić ciałem i krwią Chrystusa. Tutaj też prawodawca kościelny uporządkował troszeczkę właśnie rubryki, podkreślając, że to ma tylko wymiar symboliczny. Tutaj oczywiście zależnie od kultury, od kraju, różną to przybiera formę. U nas w Polsce to jest podanie dłoni albo skłon głowy właśnie w kierunku osoby. Robimy to tylko z tymi, którzy są najbliżej, żeby nie było jakichś takich niepotrzebnych potem przemieszczeń. Tym bardziej, że jak wiemy, w strukturze mszy świętej ten gest poprzedza już praktycznie samą komunię. Ten moment szczytowy, ten najważniejszy. I właśnie tutaj też chyba była taka intuicja papieża Benedykta. Troszeczkę to jest ryzyko, że to wprowadzi pewne rozproszenie. To skupienie, które narastało przez moment przeistoczenia, moment modlitwy eucharystycznej, może zostać rozbite. Też zostało podkreślone, co czasem się zdarzało, że niektórzy kapłani nadużywali, że celebrans pozostaje w prezbiterium. On też przekazuje tylko ten znak najbliższym usługującym i myślę, że każdy z uczestników też tego nie poczyta jako coś złego, jeśli on po prostu osobiście nie będzie podchodził. Wiadomo, ramy czasowe to też nie jest w tym najważniejsze. Najważniejsze to jest symbol, znak, ale bardzo czytelny znak. Tak jak rzeczywiście złożone dłonie, ale gdzieś tam one nas skupiały, a później nagle jest otwarcie, my jakby wychodzimy do, albo właśnie poprzez ten ukłon. I to też jest osobny jakby tutaj gest i bardzo, bardzo głęboki i bardzo rzeczywiście sensowny w czasie liturgii, czy w ogóle w spotkaniu czy z drugim człowiekiem, czy właśnie spotkaniu z Bogiem. Też to rozróżnienie, bo skinienie i ten bardzo głęboki ukłon, to ma też niesamowite znaczenie. Bardzo ważne tutaj to rozróżnienie, które ksiądz podkreślił, to takie delikatne skinienie głowy, albo głęboki ukłon, gdzie też pochylamy już część tłowia i nasze ramiona. W których miejscach mszy świętej te gesty występują? Credo. Tutaj też nam rubryki jasno podkreślają, że każdy moment, to też bardzo jeszcze w tym podkreśleniu to trzeba szczególnie uwypuklić, każdy gest, jakikolwiek czynimy, czynimy go w tym momencie, jeśli sami jesteśmy sprawcami tej czynności, czyli jeśli my wypowiadamy słowa, o których za chwilę powiem, to czynimy ten gest. Jeśli my tych słów nie wypowiadamy, tego gestu nie czynimy. To jest sprzężone z sobą.
Czyli na każde wezwanie imienia Jezusa Chrystusa, to są właśnie te momenty, dwa razy mamy właśnie w liturgii, kiedy czynimy ten skłon. Tak samo na te słowa i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. To też jest ten głęboki pokłon, jako nasze też oddanie czci temu szczególnemu momentowi wcielenia Słowa Bożego, Syna Bożego tutaj na ziemi. I tu może by rzeczywiście trzeba mocno jakoś uwrażliwić na to, bo no rzadko to czynimy. Rzeczywiście nawet kiedy dwa razy w roku, kiedy jest uroczystość Bożego Narodzenia i właśnie za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, przyklęknięcie wręcz, jakby chcę podkreślić jeszcze bardziej uszanowanie tego zdarzenia i ten moment właśnie tutaj, kiedy następuje zwiastowanie. No więc to są dwie takie uroczystości, które gdzieś to mocno podkreślają, ale w każdym kredo, w każdym wyznaniu wiary, by to nastąpiło, by ta świadomość wtedy mocno oddajemy, przyjął ciało rzeczywiście z Marii. Więc by to było, to naprawdę, to jeszcze znowu nas angażuje w to, co mówimy. Nie jesteśmy tylko automatami, wiemy, co tam się dzieje i dlaczego rzeczywiście coś takiego jest. Też wydaje mi się, że zaprzęganie tych różnych gestów, nie tylko tego skłonu, w naszym przeżywaniu mszy świętej, ustrzeże nas właśnie przed tą pokusą gdzieś ucieknięcia myślami nie wiadomo gdzie. Aktywne przeżywanie z nadstawionym uchem, z gotowym sercem, a też i ciałem do przeżywania całej liturgii niewątpliwie pozwala nam właśnie do dobrego przeżycia, że te myśli rzeczywiście cały czas będą skupione na tym, co się aktualnie dzieje za sprawą kapłana. Kolejnym miejscem, gdzie ten skłon jest obecny, oczywiście to jest tutaj, tak mówiliśmy sobie, jeśli komunia święta jest w formie procesji na stojąco, jeśli ktoś nie jest w stanie przyklęknąć, jak najbardziej tutaj poprawną też formą byłoby głęboki skłon przed przyjęciem, jako oddanie naszej czci i szacunku wobec Jezusa Eucharystycznego. Księże Łukaszu, no tych rzeczywiście gestów moglibyśmy jeszcze tutaj kilka wymienić. Jedne są przypisane tylko celebransowi, w innych wierni uczestniczą i oni wtedy są też angażowani poprzez właśnie takie zachowanie. Może na tym dzisiaj zakończymy. Proszę Państwa, no chcieliśmy poprzez te spotkania jakoś też tak mocno tutaj zadbać o tą kulturę, bym powiedział, kulturę bycia, kulturę liturgii, kulturę rzeczywiście tego naszego spotkania, czy to na modlitwie, czy to na Eucharystii, czy to na nabożeństwach. Jeśli to Państwu pomogło, jeśli rzeczywiście w jakimś tam stopniu przybliżyliśmy tą tematykę, no myślę, że się cieszymy i niech to będzie jeszcze na większą chwałę Pana Boga i na pożytek nas ludzi. Księże Łukaszu, bardzo dziękuję za spotkanie. Może jeszcze kiedyś znowu uda się rozszerzyć to, może jeszcze bardziej właśnie powiemy o innych szczegółach. Taki odgłos i taki odbiór, jeśli będzie, to na pewno na to się otworzymy. Bardzo Państwu dziękujemy. Z Panem Bogiem.